Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kart. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Bim, bom, bam, bada, boom. Minęła godzina 15, więc czas rozpocząć komiksowy kącik w Radio Afera, czyli audycję Prosto z kadru. Program dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Dzisiaj we dwójkę w święta, we dwójkę z Wojtkiem Nelcem. Cześć. I mówiąc do mikrofonu Filip Bąk. Warto nadmienić, że nie idziemy teraz na żywo. Więc jeśli chcielibyście napisać jakąś informację do nas, podzielić się swoimi poglądami na temat tego, co wydarzy się w środowisku komiksowym albo na temat komiksów, które przynieśliśmy dzisiaj do radia, no to musimy was poinformować, że nie będziemy w stanie na bieżąco tutaj odpowiadać. Tak. Ale zachęcamy, żeby komentować mimo wszystko. Zgadza się. No i przynieśliśmy do audycji parę komiksów. Oczywiście będziemy was zachęcać do tego, żeby w wolnej chwili wziąć do ręki właśnie powieści graficzne, tudzież książki na temat powieści graficznych. Ciekawe, o czym będziemy dzisiaj mówić. Tak jest. Ponieważ mamy dużo czasu, w końcu trwają święta. Mam nadzieję, że na Zająca, gdzieś tam pod grzybkiem czy w krzaczkach. Albo w koszyczku. W koszyczku to ja bym szukał. To znajdziecie właśnie jakiś koniec. To co ty Wielkanoc zrobisz, jak ty koszyczka nie szukasz? Bo do koszyczka masz zbierać, koszyczek jest pusty. Nie, u mnie było tak, że trzeba było szukać koszyczka, który już jest wypełniony. Aha, to jest takie skondensowane. Tak. Dobrze. Co rodzina, to obyczaj. Dokładnie. Dobrze. Więc no cóż, zapraszamy was do tego, żeby rozsiąść się wygodnie, a do komiksów na poważnie przejdziemy już za chwileczkę. Wracamy do Prosto z kadru, czyli komiksowej audycji w Radio Afera. Co ciekawe, dzisiejszy program nie zaczniemy od komiksu stricte. Tak, rozpoczniemy od książki, nad którym mamy patronat medialny, my, czyli Radio Afera. Jest to coś więcej, czegoś mniej, poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie od 1832 do 2015. Autorem tej książki jest profesor Jerzy Szyłak, a wydawcą Instytut Kultury Popularnej. Myślę, że tytuł już sam zdradza, co zawiera. Mieliśmy też przyjemność rozmawiać na żywo 2 tygodnie temu z profesorem Jerzym Szyłakiem, który zdradzał tajniki i po prostu mówił na temat swojej pracy tutaj. No jest to gruba książka, ma ponad 500 stron, właściwie prawie 600. 500 stron, prawie 600. No, gruba książka, więc jeszcze, tyle można napisać o komiksach. I nie jest to format kieszonkowy, w żadnym wypadku. Jest to duża książka w twardej oprawie. Do kieszeni jej nie schowacie. No nie. Myślę, że trzeba jakby podejść do tej książki w kontekście innej publikacji, która nazywa się Leksykon Powieści Graficznych, które to leksykon wydało wydawnictwo Team of Comics. Jak sama nazwa wskazuje, w tamtej książce mieliśmy spis powieści graficznych, ale wiele tytułów było kontrowersyjnych. Nie zostały zawarte w tamtej grubej, grubaśnej obszernej książce, ale Jerzy Szyłak nie chciał być obojętny, chciał coś o nich napisać. Jak sam przyznał, autor tej książki zajmuje się badaniem komiksu od 30 lat i w czasie swoich badań, w czasie swojej wędrówki po tym medium natrafił na naprawdę dziwne dziwności z różnych zakątków świata, które pojawiały się na przestrzeni właśnie ponad 100 lat. No i chciał je opisać, ponieważ niektóre były ignorowane, niektóre są cały czas ignorowane, a na przykład mają wielką wartość historyczną, albo były inspiracją dla twórców, którzy wpisali się grubymi nićmi, chciałem powiedzieć, grubym napisem, grubymi literami w historii, na kartach historii komiksu światowego. Więc jak wygląda ta książka? Mamy paręnaście stron wstępu, tak, w których Jerzy Szyłak informuje, jak jest
podejście, bo przede wszystkim trzeba się zastanowić, czym jest powieść graficzna. Tak, to jest kwestia, która delikatnie chciałem też poruszyć właśnie podczas audycji, kiedy pan Szułak był naszym gościem, bo to jest wciąż takie mieszane uczucia budzi samo to określenie. Chociażby też dla mnie, ponieważ no, różne są podejścia do tego terminu. Tutaj jest między innymi powieść graficzna między innymi przedstawiona jako komiks, który się wyróżnia od innych nie tyle co też jakby samą formą, że jest to jakieś tam, jakaś zamknięta opowieść, ale też jakby walorem artystycznym. Tak, że jest jakościowo wyróżnia się na tle innych, też samym scenariuszem, samą kreską. Albo formą. Formą, tak. Albo formą, tak. No czy tutaj nadmienię, że jakby Jerzy Szyłak tutaj przywołuje różne definicje i komiksu, i powieści graficznej, nie tylko ludzi, którzy zajmują się naukowo komiksem, ale również inne autorytety, również spoza granic naszego kraju. Także mamy przekór przez różne definicje, różne podejścia, między innymi właśnie było wskazanie na to, że powieścią graficzną jest coś, co ma jakieś walory artystyczne większe niż przeciętny komiks. Tutaj się pojawia pytanie, wskażcie komiks, który nie ma walorów artystycznych, które go nie wyróżniają. To jest też ciekawe, nie? Kto komu dał władzę nad tym, co jest bardziej artystyczne od czegoś innego, albo bardziej wartościowe? Tak, mnie przynajmniej taka myśl mąciła mi umysł, kiedy czytałem ten wstęp, że okej, szukamy powieści graficznej, skupiamy się na tych walorach artystycznych, ale kurczę, no pokażmy w takim razie, wskażmy najbardziej przeciętny komiksowy komiks, jaki powstał. No i... I w każdym, nawet w Kaczorze Donaldzie, można znaleźć w niektórych historiach takie elementy, które naprawdę zaświecą szukać w innych pozycjach, nawet w tych ambitnych, w cudzysłowie. No także jakby mamy na początku no po prostu mętlik, różne podejścia, różnych teoretyków, artystów, badaczy, można wyciągnąć pewne ciekawostki, między innymi mi się rzucił komentarz Marka Turka, który przywołał Jerzy Szyłak, gdzie to on jakby informuje, znaczy zwrócił uwagę na to, że ludzie dzielą się jakby na tych, co dzielą komiksy na komiksy formalne, protokomiksy i parakomiksy. I to jest jakby ciekawe stwierdzenie, ponieważ człowiek, no my czytając komiksy nie myślimy tak naprawdę o tym, ale fakt, kiedy są jakieś historie obrazkowe, tudzież picture booki albo formy, które są zbliżone w jakiś tam sposób formą do komiksu, no to w jakiś sposób zastanawiamy się, kurczę, czy to już jest komiks, czy to jeszcze nie jest komiks, ale to jest właśnie coś komiksa podobnego. Delikatny teren, to mi się bardzo kojarzy z tym, jak klasyfikuje się gatunki muzyczne, albo kiedy w ogóle tworzy się zupełnie nowe gatunki, kiedy kilkanaście nowych wyrasta z jednego i tak w nieskończoność. Więc na początku mamy takie informacje, żeby podsumować różne podejścia, żebyśmy również jakby zrozumieli, co tak naprawdę, dlaczego Jerzy Szyłak bada te wszystkie tytuły, które czasem mogą się wydawać, że nie mają z komiksem nic wspólnego. I co ciekawe, on kiedy omawia poszczególne właśnie pozycje, to na przykład powołuje się, że według tamtej definicji właśnie tutaj mowa była o powieści graficznej, więc dlatego tutaj ten komiks nie dostał się do leksykonu powieści graficznych, ale nie szkodzi, że teraz go omówię. Albo po prostu no, przypomina, że dany komiks był wymieniony przez kogoś w tam wielkim spisie powieści graficznych, coś tam, ale no oni go też nie ujęli z tych czy z innych powodów. No i po tych słowach wstępu, no mamy wymieniankę tak, po kolei, wszystkie tytuły, aż przez kolejne 500 stron. Ogólnie to jest wartościowe pod dwoma kątami. Jeszcze wracając do tego wstępu, osoby, które jakby wystraszyły się trochę słuchając na temat tej książki i że ola Boga, badanie komiksu, znaczenie komiksu i tak dalej. Nie bójcie się tego. Moim zdaniem ten wstęp w bardzo fajny sposób właśnie określa problematykę. Część, naprawdę mały procent problematyki, jeśli chodzi o komiks, o badanie komiksów. I myślę, że to jest na tyle wystarczające, że mniej więcej określi problematykę, to znaczy czemu tutaj są tego typu rozważania. No i też zachęci zapewne do
głębszego wejścia w temat na własną rękę. No i właśnie ta wymienianka, ja lubię takie wymienianki, bo to jest zawsze sposób na to, żeby przy okazji nie tylko na przykład przeczytać coś więcej na temat jakiegoś komiksu, którego się już zna, ale przy okazji poznać wiele nowych tytułów, albo nawet nie czytając na przykład opisu, bo nie wiem, boimy się spoilerów i tak dalej, tak kolokwialnie mówiąc, no to przynajmniej mamy tytuł, mamy autora, więc wiemy, po co można by sięgnąć w najbliższej przyszłości, przeczytać i wrócić do książki i zobaczyć, co o niej zostało napisane. No więc rozpoczynamy chronologicznie od pozycji najstarszych, od 1832 roku i francuskich historyjek obrazkowych. W ogóle Jerzy Szyłak przywołuje tutaj tak stare rzeczy, że tylko osoby, które... Tylko najstarsi Indianie znają. Tylko najstarsi wodzowie, tak. Ale nie, to są rzeczy, które interesują głównie ludzi, którzy fascynują się historią komiksu. Ja owszem, słyszałem poszczególne nazwiska, poszczególne tytuły, ale nie ma jakby do nich dostępu, więc to było tylko tak ze słyszenia, że coś takiego kiedyś było. Jakieś drzeworyty, jakaś historia Rusi, ale co to było, no to tak w zasadzie do końca niewiele osób wie. Tutaj Jerzy Szyłak przywołuje i przywołuje, analizuje kontekst historyczny, sprzedaje również ciekawostki, że dowiadujemy się na przykład, że Max and Moritz byli wydani w Polsce i tak czytając te słowa tak myślę, o kurczę, chciałbym. Chciałbym mieć taki biały kruk u siebie w domu, aż chce się poszukiwać antykwariaty. Ale wracając, no mamy kontekst historyczny niektórych dzieł, co jest no niesamowicie ciekawe, w jakich okolicznościach, jakie doświadczenia miał autor w ogóle z dziedziną rysunku, grafiki i malarstwa, zanim zabrał się do danej historii. Ten wątek historyczny, bo jakby komiks datuje się, że ten 1896, pojawienie się Yellow Kida, to jest taki moment przełomowy, ale wiele pozycji ukazywało się wcześniej w prasie amerykańskiej, chyba na pewno w prasie europejskiej. Co to były za rzeczy? Tutaj Jerzy Szyłak lawiruje między tymi tytułami, więc wiele, wiele dobra i bogactwa na kartach tej książki. Tak, i trzeba właśnie jeszcze zaznaczyć najważniejszą rzecz, to jest przegląd tytułów z całego świata. Tak. No i później lecimy już dalej, tam XX wiek, początek XXI. No tutaj już jest mniej takich odkrywczych, jeśli chodzi o historię pozycji, ale jest mnóstwo takich ciekawych, które... No, Jerzy Szyłak skupia się... przywołuję z jednej strony komiksy, które kiedy byśmy wzięli je do ręki, to one wydawałoby się, że z komiksami mają niewiele wspólnego, ale Jerzy Szyłak, profesor Jerzy Szyłak tutaj zgrabnie wskazuje elementy, które mogą świadczyć o tym, że jest pewna komiksowość w tych tytułach, a z drugiej strony przywołuje rzeczy, które się nie bronią po latach, które są kiczowate, które tam były założenia kieszonkowymi komiksami dla dorosłych tam w Ameryce w latach 60. czy 70. Także rozrzut między takimi tytułami jakościowo jest bardzo, bardzo duży. Ale myślę, że najlepszą cechą jest to, że jest tutaj mnóstwo ciekawostek i czytając opis każdego tytułu, zawsze dowiemy się coś więcej niż tylko to, że ten tytuł był, o czym był i że autor ma tak i tak nazwisko. Także świetne opracowanie. Tak. I możecie naprawdę dużą różnorodność tutaj znaleźć tych tytułów, no bo pomiędzy właśnie takimi tytułami, jak chociażby te francuskie publikacje najwcześniejsze, mamy też Cromwella Stone'a i tak dalej. No a gdzieś tam przy okazji trafia się Robocop versus Terminator, nie? Tak jest. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, także z jednej strony świetne uzupełnienie do książki Leksykon powieści graficznych, ale też równocześnie samodzielny byt, bardzo fajny przekrój przez różności komiksowe, bardzo inspirujące, więc myślę, że różnego rodzaju artyści mogliby sięgnąć po książkę Coś więcej, czegoś mniej i również czerpać z tego inspiracje, jakie są różne formy, jakie pojawiły się na przestrzeni wielu lat i może znaleźć coś, co wam, artystom, będzie po prostu odpowiadać. Może to nie jest koniecznie komiks, może to nie jest książka, ale coś pomiędzy. Także Coś więcej, czegoś mniej. Nie tylko dla miłośników komiksu. Książka profesora Jerzego Szyłaka. Bardzo przejrzyście napisana. Każdy zrozumie, z wydawnictwa Instytut Kultury Popularnej.
Przypominam, że słuchacie audycję Prosto z kadru, czyli program o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. A teraz będzie o czymś intrygującym, ponieważ wygląda to jak manga, ale mangą nie jest. Ale mangą nie jest. Słuchajcie, przyniosłem dla was nowość z wydawnictwa Okami. Mieliśmy już okazję omawiać kilka tytułów od tego wydawcy. Natomiast teraz coś zupełnie innego od formy zeszytowej, która u nich jakby tutaj dominuje. Dominuje, tak. Chodzi tutaj o tytuł Radiant od autora, tutaj podpowiadała, internety mi podpowiadały, jak się czyta nazwisko, od Tonego Vallonta. Jest to francuski autor, który postanowił stworzyć swoją mangę. I teraz może zostawię na trochę później albo na jakąś inną audycję moje rozważania na temat tego, jak się określa polska manga, francuska manga. Ale dlaczego tutaj zostało takie określenie użyte? Chodzi o to, że mamy właśnie w takiej formie tomikowej, jak zwykle najczęściej widzimy mangi, jest to w takiej formie wydane z obwolutą i czytamy od prawej do lewej, czyli tak jak właśnie japoński komiks. No i sama kreska autora jest też bardzo zbliżona do tej, którą widzimy w tytułach pochodzących z tych rejonów. I o co tutaj chodzi? O ściemę, autor tak, chce oszukać. Oszukać, tak. Nie, słuchajcie, na pewno wiecie, co to jest Dragon Ball, wiecie, co to jest Naruto. Osoba... A jak nie wiecie, to, tak. To są historie dla nastolatków, gdzie głównym tematem są potyczki. Dokładnie. Z różnymi zdolnościami. Coś jak amerykańskie superhero, tylko bardziej w klimatach fantasy. Japońskich, takich korzeniach japońskich bardziej. Mhm. Chodzi o to, że autor zainspirowany właśnie takimi klimatami postanowił stworzyć swoją własną historię. No i tutaj inspiracje widać praktycznie od samego początku, bo no, mamy postać, która walczy, jest młoda, zadziorna. Główny bohater Set, który wygląda, bardzo przypomina mocno taką fuzję Goku i Naruto, szczególnie, że też w samych walkach też ci wojownicy, ci bohaterowie, którzy tu występują, też muszą wykonać odpowiedni ruch dłońmi, żeby jakąś tam, wiecie, moc aktywować. To mi się właśnie od razu z Naruto skojarzyło. A mi z Wiedźminem. No tak, okej, okay, niech będzie. Ale myślę, że to chyba nie chodzi o Wiedźmina. Okej, okay, o co chodzi? Tytuł Radiant opowiada o głównym bohaterze, czyli właśnie tym Secie, który podróżuje wraz z swoją kompanką starszą od siebie, panią, którego przy okazji też trenuje, opiekuje się nim, Almą. I mamy taki świat przedstawiony, gdzie istnieją tak zwane Nemesis. Oczywiście mamy taki setting, kolokwialnie mówiąc, gdzie mamy właśnie taki świat fantasy, gdzie mamy ludzi, różnego rodzaju stworzenia i tak dalej. No i mamy tutaj też tak zwane Nemesis, czyli to są takie stwory, które się nagle pojawiają, no i robią problemy mieszkańcom różnych właśnie tych krain. Set chciałby bardzo z nimi walczyć, chciałby je powstrzymywać, ale nie jest jeszcze do końca odpowiednio wyszkolony do tego. Jest Alma, która się tym zajmuje, jest czarownicą, bo ogólnie czarownicy i czarownice się zajmują walką z właśnie z tymi Nemesis. Te Nemesis charakteryzują się też tym, że po samym dotknięciu bezpośrednim zabijają od razu, po jednym dotknięciu, za kilkoma wyjątkami, ale to może zostawię już dla czytelników, żeby odkryli sami. No i są trochę przerąbani z tego, co mówisz z opisu. Tak, chociaż nie wyglądają aż tak strasznie, przynajmniej ten Nemesis, którego poznajemy w pierwszym tomie. No i właśnie pierwszy tom służy takiemu typowemu wprowadzeniu w świat. Przy okazji też w ogóle jestem zaskoczony, bo zwykle w pierwszych tomach mang, czy to komiksów, rzadko się poświęca więcej czasu na takie na spokojne spojrzenie na bohaterów, szczególnie tych głównych. A tutaj właśnie przez dłuższy czas w pewnym momencie się nic nie dzieje, tylko właśnie widzimy interakcję między młodym Sefem i właśnie Almą. Myślę, że to jest to, że manga wydawana jest w rozdziałach, w magazynach. Jeśli nie przekona od początku czytelników, to nie będzie się ukazywać dalej, więc tak, być może oni muszą z grubej rury uderzyć.
żeby jakby sprzedać ten tytuł. Być może rzeczywiście tutaj ten tryb wydawniczy inny pozwolił autorowi troszeczkę inaczej jakby narrację i przebieg wydarzeń ułożyć. Natomiast tak, no już nie wkraczając na teren spoilerów i szczegółów, które mogłyby wam zepsuć zabawę, ogólnie czuć bardzo mocno tą inspirację właśnie tym Naruto Dragon Ballem. I przez to też, szczerze mówiąc, przynajmniej dla mnie było tak, że póki co autor no zbyt dużo od siebie nie zaoferował. Te inspiracje są tak bardzo widoczne, mimo że wygląda to troszeczkę inaczej, że no mamy wrażenie, jakbyśmy po prostu widzieli to samo, tylko ubrane w troszeczkę inne otoczenie, jeśli mógłbym tak to nazwać. Są tutaj podwaliny pod inne wątki fabularne, które też sugerują właśnie bardziej rozbudowany świat, którego nam jeszcze nie pokazano, i to jest jakby tutaj taką fajną obietnicą, że jednak jest tu coś więcej, jest tutaj więcej oryginalnych pomysłów, które mam nadzieję będziemy czytać, oglądać w kolejnych tomach. Zdaje się, chyba już jest opublikowanych za granicą 5, jeśli dobrze pamiętam i sprawdzałem w internecie. Natomiast pierwszy jest właśnie takim typowo wprowadzającym, aczkolwiek właśnie tak mnie zaskoczyło, że trochę więcej jest takich spokojniejszych momentów, gdzie przyglądamy się bliżej tej dwójce bohaterów, no, najważniejszym tutaj, przynajmniej tak na razie mam wrażenie. No i komu mógłbym polecić ten komiks? No na pewno fanom mang tego typu jak Dragon Ball czy właśnie Naruto. Myślę, że będą się tutaj czuć jak ryba w wodzie. No ja już na przykład jestem takim czytelnikiem i widzę, że z chęcią przeczytam ten komiks. Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem, znaczy o kresce powiedziałem, no że tak, też przypomina właśnie te tytuły, które tak tutaj w nieskończoność powtarzam. No i myślę, że o mocach, o tym, jakie są tutaj zdolności bohaterów, to porozmawiamy przy okazji drugiego tomu. Dokładnie, chodzi mi bardziej też o kreskę, bo no, właśnie jakoś nie wyróżnia się, autor moim zdaniem się nie wyróżnia niczym takim charakterystycznym dla siebie. Ale jest przejrzysta, jest czytelna, z tego co przewertowałem, to potyczki są bardzo fajnie zanimowane, nie chowa się za masą kresek, nie boi się pokazać całych sekwencji, więc właśnie to działa na plus. Jak najbardziej, jest przejrzysta, tylko wiesz, ja bardzo lubię, jeśli artysta się czymś charakteryzuje, jeśli daje coś więcej takiego od siebie, czym mógłby właśnie się odróżnić od tych innych tytułów. No, ciężko mi naprawdę charakteryzować tego typu kreskę, bo ona często powiela jakiegoś rodzaju schematy. No, się śmieje, tak ludzie się czasem właśnie tak śmieją, że manga to są te wielkie oczy i małe ciała i tak dalej. Znaczy no, ale coś w tym troszeczkę jest, że rzeczywiście jest tego swego rodzaju powtarzalność. No i moim zdaniem przynajmniej do tej pory autor no, nie wychylił się jeszcze czymś konkretnym. No jest poprawny, z jakimiś tam pojedynczymi może dla mnie mankamentami, ale nie jest źle. No. Nie, to zachęcamy wszystkich do komiksu. Tak. Radiant, tom pierwszy z wydawnictwa Okami. A w waszych głośnikach ponownie prosto z kadru w Radio Afera. Przed chwilą rozmawialiśmy o książce na temat komiksów, rozmawialiśmy o komiksie francuskim inspirowanym japońską formą wydawniczą, a teraz przejdziemy do komiksu pochodzenia jakiego, Filipie? Amerykańskiego. Będzie to taki pseudokomiks superbohaterski. Dlaczego pseudo? Zaraz do tego przejdę. Myślę, że przede wszystkim Jessica Jones. Mówi wam to coś? Być może, znaczy na pewno coś wam to mówi, ponieważ ci z was, którzy śledzą i są miłośnikami Marvela, a zwłaszcza adaptacji filmowych, to wiedzą doskonale, że są również seriale, które są uzupełnieniem Marvel Cinematic Universe. Między innymi właśnie Jessica Jones. Nie wiem jak wam, ale te seriale są... Jessica Jones po prostu bardzo przypadła mi do gustu. Bardzo mi się podobał ten serial. Były oczywiście plusy, były minusy, ale postać Kilgrave'a i w ogóle intryga w Jessica Jones i to, w jaki sposób przeplata się z filmem, czy z filmami, czy z innym serialem, no niezwykle przypadło mi to do gustu. Dlatego tym bardziej niesamowicie ucieszyłem się, że Mucha Comics wydaje komiks, na podstawie którego zrobili ten serial. Znaczy, no, to
był inspiracją, tak? No bo wiadomo, te adaptacje Netflixowe nie są zwykle jeden do jeden, prawda? Tak jest, tak jest. Do serialu Jessica Jones na pewno niektórzy z was wrócą, ponieważ już jest zapowiedź serialu Defenders, gdzie również Jessica Jones wystąpi. No ale przejdźmy teraz do komiksu. Powiedziałem, że to jest pseudokomiks superbohaterski. Dlaczego pseudo? Przede wszystkim, ponieważ nie ma tutaj prawie w ogóle superbohaterów, ale cały czas oni są. Jessica Jones. O Jessica Jones opowiedziałem przy okazji pierwszego tomu, ponieważ przyniosłem do radia tutaj alias tom drugi i przybliżyłem wtedy postać, historię tej bohaterki, że ona wcześniej nazywała się Jessica Campbell, że ona chodziła do klasy z Peterem Parkerem i się w nim kochała i chciała się z nim umówić, ale akurat tego dnia użarł Petera ten pająk i ona nie mogła się z nim już umówić. No i później były różne tam z nią historie. Ostatecznie nazywa się Jessica Jones, bo została adoptowana i ona również posiada super zdolności. Ona jest super silna i miała kiedyś karierę jako super bohaterka, o czym w zasadzie niewiele było informacji w pierwszym tomie, bo informacja, że ona kiedyś była, ale czytelnik, który nie znał jej, bo nie czytał komiksów z lat tam, nie wiem, 70-tych, 80-tych, to no, nie kojarzył tej postaci. No i właśnie historia tej bohaterki jest taka, że Bendis wygrzebał ją ze śmietnika tych naprawdę przerzutych bohaterów, z którymi wydawałoby się nic nie można zrobić, i opowiedział historię na nowo. Teraz Jessica Jones już nie jest superbohaterką. Wcześniej była Jewel czy Nightress, czy jeszcze tam miała jakąś jedną ksywę, jedną tożsamość. Teraz jest prywatnym detektywem, a jej historie są takie w klimatach noir. Więc one są już dla takiego bardziej dorosłego czytelnika, ponieważ nie mamy tej nawalanki, nie polega to wszystko na tym, że jest niebezpieczeństwo i Jessica Jones musi uratować świat, tylko w tomie drugim ma dwa zadania. Pierwsze to znaleźć dziewczynkę w takim jakiejś małej miejscowości, a drugie to jest taki bardziej humorystyczna historia, kiedy to jest wynajęta przez Joanna Jamesona, tego prowadzącego Daily Bugle, po to, żeby odkryła tajną tożsamość Spidermana. Warto zaznaczyć przy tym jeszcze, jak wspominałeś o tych dojrzałych historiach, że właśnie alias pochodzi z tego imprintu Max Marvela, czyli tych komiksów dla osób dorosłych. Tak. I jak najbardziej to jest dla dorosłych z innego powodu. Znaczy, to inaczej. To jest dla ludzi, którzy są zmęczeni komiksami Marvela. Bo nie ukrywajmy, jeśli jesteście fanami Marvela, zbieracie wszystko, co wychodzi w Polsce i w ogóle jesteście zakochani w tych bohaterach, w tym uniwersum, to muszę wam zdradzić pewną tajemnicę. Odkochacie się. Za którymś razem zrozumiecie, że Magneto nie może za 50 razy wracać do życia, że są... Nie dojdzie po prostu do takiego momentu, w którym ciśnicie tym wszystkim. Ktoś zaraz w komentarzach napisze i ci dokładnie wyliczy, ile razy Magneto zginął i ci udowodni, że to nie było 50 razy. Uważaj, co mówisz. Dobrze, przepraszam, Neto nie zginął 50 razy, a jeśli zginął, to okej. To przepraszam. Tak, ale wiecie, o co chodzi, o takie pewnego rodzaju absurdy, że fajnie się czyta superhero, też miałem taki okres, no byłem po prostu w niebo wzięty, jak brałem kolejny komiks z Marvela do ręki, no ale w pewnym momencie, jak już do mnie to dotarło, że o kurka, ile można, no to sobie musiałem zrobić przerwę, a sięgam po Marvele tylko kiedy jest coś naprawdę interesującego. I teraz patrzę tak z perspektywy, to trochę współczuję tym ludziom, którzy na przykład łykają wszystko, co wychodzi w Polsce, bo na przykład patrząc na chociażby wielką kolekcję komiksów Marvela, czasem chodzą tam takie szmiry lat 70. Słuchaj, ja im nie współczuję, jak mają tyle pieniędzy, to niech robią, co chcą. No, w każdym razie, no to jest świetny komiks dla tych, którzy naprawdę są zmęczeni komiksem superbohaterskim, ale mają od czasu do czasu ochotę na taką jakąś historię w klimatach superbohaterskich. Jessica Jones właśnie cały czas obraca się w tym środowisku, w sensie dzwoni do niej Scott Lang, chce się umówić na randkę, to przypominam Ant-Man, zostaje ochroniarzem Daredevila, to są tutaj, akcja dzieje się w czasach, kiedy ludzie wiedzą teoretycznie, że Matt Murdock to Daredevil,
Daredevil, ale jest publiczna informacja, że on jednak nie jest Daredevilem, chociaż on jest Daredevilem i ludzie tak rozmawiają między sobą, czy on jednak jest, czy nie jest i tak dalej. Ale na pierwszy plan to są przyziemne historie i to jest właśnie w tym niesamowite, że superbohaterstwo to jest tylko tło do tego, żeby opowiadać kryminały. I te kryminały są bardzo fajne. Znaczy, kryminały mają to do siebie, że fajny jest w ogóle początek, to w jaki sposób dochodzimy do, nie wiem, do sedna sprawy, w ten sposób to ujmę, ale kryminał może położyć, rozłożyć na łopatki kiepskie wyjaśnienie. I klimat opowiadanych historii Bendisa jest bardzo fajny, ale jeśli chodzi o rozwiązanie tej całej zagadki, no to tutaj, że tak powiem, daje, no, niektórzy mogą nie poczuć się usatysfakcjonowani. Ale jak to jest? W drugim tomie są zamknięte historie? Można tak, są zamknięte historie. Nie mamy jeszcze takiego jakiegoś głównego wątku. Domyślam się, że nim będzie postać Kilgrave'a, Purple Man. Cały czas mamy jakby taki otoczkę, świat. Bohaterka idzie do miejscowości, gdzie jest rasizm, ludzie nie tolerują mutantów. Jest taki właśnie podjęty temat z pierwszych komiksów X-Men, gdzie właśnie mamy ten walkę społeczności normalnej z mutantami. Mamy też bardzo fajne motywy artystyczne. W pewnym momencie jest wstawka Buckleya, gdzie rysuje wspomnienia Jessica Jones, kiedy była jeszcze Jewel i nagle jest inny styl. Bohaterka ma poszukać pewną nastolatkę, która prowadziła swój taki kolaż, taki pamiętnik kolaż i co jakiś czas mamy takie przebitki właśnie taki, z takiego kolażu. To też bardzo fajnie urozmaica. Natomiast historia, jak ona zostaje wynajęta przez Daily Bugle, to jest w ogóle taki coś na pograniczu komiksu, ponieważ to są pojedyncze ilustracje, do których mamy dialogi. To wygląda jak zilustrowany scenariusz tak naprawdę, jak coś, co ma dopiero pójść do rysownika. Ale wrażenia po tym komiksie są niesamowite. Jeśli zakochaliście się w serialu, to musicie sięgnąć po Jessica Jones serię Alias. No to nawiązując teraz do naszego pierwszego omawianego tytułu, czy Alias jest powieścią graficzną? No wychodzi na to, że jest, jak najbardziej. No minusem jest szata graficzna. No czy powiedzmy sobie szczerze, że rysunki... Ale mówisz o... Właśnie, bo co można myśleć przez szatę graficzną? Bo przed chwilą mówiłeś, że są fajne wstawki. Tak, są fajne wstawki, ale nie, one nie są z rysunkami Michaela Gaidosa. David Mack przygotował cały album, parędziesiąt stron tego kolażu, który tutaj był wykorzystywany przez Bendisa. Natomiast Michael Gaidos oferuje taką troszkę alternatywną wobec mainstreamu amerykańskiego szatę graficzną, ale ma problem z emocjami, ponieważ wiecie, w kryminałach my mamy tendencję do tego, że sami staramy się rozwiązać zagadkę, patrzymy na rozmowy i myślimy, czy ta osoba kłamie, czy nie. Ta mimika twarzy nie wyraża tych emocji, o których jest mowa w dialogach i to jest największa pięta Achillesowa, że ci bohaterowie no nie mają mimiki. To jest największa rzecz, która mi po prostu przeszkadza. Nie możemy zgadywać, nie możemy rozwiązywać historii wraz z Jessica Jones. A tak to świetna odskocznia od innych komiksów, pozycji w ogóle superbohaterskich, także zapraszam wszystkich miłośników kryminału do serii Alias wydawnictwa Mucha Comics. Przypominam, że słuchacie audycję Prosto z kadru w Radio Afera, audycja o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. I teraz o czymś fajnym, tak mi się przynajmniej wydaje, opowie Wojtek. Tak, ja przyniosłem dla was teraz mangę z wydawnictwa Waneko. Tytuł ten to Half and Half. Tytuł ten to Half and Half. Połowa. Czyli jeden. Tak, jeden, dokładnie. Intrygujący tytuł z intrygującą okładką, gdzie mamy dwie postacie w połowie, tak profilem, ale nie złączeni ze sobą. I już na samym początku chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia również z tytułem dla dojrzałego czytelnika, ponieważ łączy ze sobą bardzo wiele elementów, ale o tym za chwilę. Jest to taka grubsza troszeczkę manga, ma swoją ilość stron tutaj. Wiąże się to z tym, że oryginał był w dwóch tomach. W Polsce Waneko to wydało jako taki, powiedzmy sobie, omnibus, tak? Mamy całość w jednym grubszym tomie. Dla naszej wygody, żeby wszystko wchłonąć za jednym razem. Bardzo fajna forma wydania pod tym kątem, więc jakby kupując ten tomik macie już wszystko. O czym jest historia? Mamy już na samym początku właściwie wszystko się rozpoczyna jak takie, wiecie, jak
trącicie kostkę domina i się wszystko zaczyna przewracać, tak właśnie już jesteśmy od razu w wir akcji wrzuceni. Mamy młodego Shinjiego, który idąc sobie, to jest młody człowiek zajmujący się malarstwem w wieku studenta swojego typowego, przechadza się przy szkole i nagle spada na niego w podobnym do niego wieku kobieta. Stasia Kupa. Nie, kobieta Yuki, która skoczyła z budynku, prawdopodobnie chciała popełnić samobójstwo. Spadając na niego, zabija siebie i zabija naszego głównego bohatera. I ktoś mi powie teraz, co to już koniec? Otóż nie. Otóż nasi bohaterowie budzą się, nie rozpoznają się nawzajem, to znaczy w ogóle się nie znają. Są to osoby obce dla siebie nawzajem. I nagle głos z góry, prawdopodobnie od Boga, a być może nie, mówi im, że obaj są martwi, ale zaraz powrócą do żywych i będą mieć 7 dni na zdecydowanie się, który z nich ma umrzeć. I to nie będzie też takie łatwe, jakby to się mogło wydawać, ponieważ w trakcie tych 7 dni oni będą ze sobą w pewien sposób połączeni. To znaczy będą czuć nawzajem swoje emocje i też jakby odczuwać fizycznie wszystko nawzajem. I nie mogą się rozdzielić, ponieważ im bardziej się rozdzielają, tym bardziej będą odczuwać ból, aż umrą oboje, jeśli się rozdzielą. Więc od tej chwili muszą przebywać przez te 7 dni, 24 godziny na dobę, bez przerwy, cały czas razem. I się kompletnie nie znając przy okazji, bo dopiero co pierwszy raz się zobaczyli. Początek jest bardzo intrygujący. I muszę powiedzieć, że naprawdę byłem ciekaw, co też autor Koji Seo chce zaproponować swoim czytelnikom. I co ciekawe, co odkryłem czytając troszeczkę więcej na temat tego tytułu, to jest komiks, który pierwotnie powstał w 1996 roku, jako zdaje się 40-stronicowa opowieść. No tutaj mamy tych stron, oj, dużo, dużo, dużo więcej. Autor ją na nowo po prostu rozpisał, wprowadzając oczywiście zmiany, aktualizacje i tak dalej. I wznowienie się ukazywało od 2012 roku do 2015, przy czym była jakaś chyba, zdaje się, dłuższa przerwa w publikacji, gdzie ludzie troszeczkę czekali właśnie na ten finał. No a wiadomo, jeśli dostajemy, że za 7 dni musi się zdecydować kto umrze, no to urywanie w pewnym momencie na dłuższy czas publikacji komiksu naprawdę powoduje takie, no chcę to jak najszybciej się dowiedzieć, co i tak dalej, nie? I tak jak mówiłem, to jest odnowiony komiks, zupełnie na nowo napisany, stary pomysł autora. I powiem szczerze tak, w samym komiksie, po kilku początkowych rozdziałach, autor też na jednej stronie pokazuje różnicę między oryginałem a swoją obecną wersją. I muszę przyznać, że im więcej czytałem tych porównań, tym bardziej niestety chciałem sięgnąć właśnie po oryginał. Dlaczego? Ogólnie autor naprawdę postanowił zrobić coś bardzo trudnego, moim zdaniem, ponieważ chciał wymieszać bardzo wiele elementów ze sobą. Ponieważ mamy tutaj dramat, taki slice of life, ponieważ no, mamy tutaj życie tych bohaterów, tak? Zajmują się czymś konkretnym, mają swoje problemy, tak? Z drugiej strony są tu elementy komedii i znów mamy też elementy takie nadnaturalne, no bo ponieważ no, jakiś głos z góry im coś nakazał, oni żyją mimo tego, że nie powinni i tak dalej i muszą wybrać, że kto przeżyje po tych 7 dniach. No i mamy też erotykę. To jest naprawdę tak dużo różnych rzeczy, które zmieszane ze sobą no, mogą dać... No, ciężko to moim zdaniem, tak kolokwialnie mówiąc, ogarnąć. Naprawdę... szacun, że tak powiem, że w ogóle się podjął autor czegoś takiego, natomiast efekt końcowy no nie do końca mnie zadowolił. Z różnych powodów. Czasem miałem wrażenie, że mimo tego, że autor miał tutaj dużo więcej miejsca na to, żeby bardziej się skupić się bardziej na bohaterach, no to z drugiej strony miałem wrażenie, że akcja strasznie szybko pędziła. Okej, wiadomo, no całość się dzieje w ciągu 7 dni, ale brakowało mi tutaj pewnej narracji, która bardziej by opowiedziała coś więcej o tych postaciach i dlaczego się zachowują, jak zachowują, ponieważ początkowe ich perypetie są naprawdę bardzo dziwne, przeskakują z miejsca na miejsce praktycznie, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować i dla mnie się to strasznie nienaturalne wydawało i miałem bardzo duży problem przetworzyć to wszystko.
No i też mówiłem o tych elementach erotycznych. No, tak jak wspomniałem, oni nawzajem odczuwali swoje emocje i też jakby wszystkie jakby fizyczne efekty. Bo na przykład jeśli ona go uderzyła w twarz, to od razu poczuła to uderzenie jakby też ten ból na sobie, prawda? No, jakakolwiek inna interakcja z własnym ciałem powodowała odczucia odpowiednie dla tej drugiej osoby. No i tutaj już myślę, że całą resztę może się sobie dopowiedzieć na dobrą sprawę i nie będę się w to zagłębiał. I dlaczego właśnie powiedziałem, że wolałbym przeczytać oryginał niż tą obecną wersję, ponieważ autor nawet sam podkreślił w porównaniu, że tutaj zrobię na nowo i tutaj postanowię być bardziej odważny i tak dalej. I kiedy pokazał, jak wyglądała dana scena erotyczna w oryginale, to była bardziej... chciałem powiedzieć subtelna, ale no, nie chodzi o to, że subtelność koniecznie musi być lepsza od czegoś pokazywania bardziej intensywniej, ale wydawało się to po prostu dużo ciekawiej zrobione. No tutaj są po prostu sięgnięcia po takie rozwiązania bardzo typowe, a niezbyt oryginalne, trącące tak trochę właśnie tym takim czymś, jak ludzie na przykład mówią, to jest japoński komiks. To jest takie bardzo nieuczciwe moim zdaniem mówienie, ale jakby czuć to tutaj trochę właśnie, kiedy się czyta ten komiks. A szkoda, ponieważ naprawdę pomysł był bardzo ciekawy. Mimo wszystko, tych wad, które odczuwałem podczas lektury, chciałem się dowiedzieć, jak to się skończy. Zakończenie bym powiedział, że nawet satysfakcjonujące. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Trąci troszeczkę, mnie się tak troszeczkę skojarzyło z Romeo i Julią, a jak dokładnie, no to będziecie musieli się przekonać sami. No, niestety, mnie ten komiks aż tak mocno nie zachwycił, był dobry potencjał. Moim zdaniem autor nie wykorzystał zbyt dobrze szansy na to, żeby na nowo opowiedzieć swoją historię. W kilku miejscach przesadził, w kilku miejscach czegoś zabrakło. Były dobre momenty, które wartościowe, które aż się prosiły o jakąś konkretne rozwinięcie. No zdecydowanie ten komiks ratuje kreska, która czasem też jest dosyć fajna. I momenty, niektóre z momentów, które naprawdę na sercu się robi tak weselej trochę, bym powiedział. To jest pod tym kątem, ten komiks na pewno jest fajny. Nie wiem, czy do niego będę wracać. Na pewno nie od razu, bo to jest historia, którą na pewno chcę się chociaż troszeczkę zapomnieć, żeby nie pamiętać wszystkiego od razu. Są momenty, które też bolą emocjonalnie, jak najbardziej. Mieszane uczucia, naprawdę. Dlatego polecam wam sprawdzić osobiście. Przy czym, tak jak mówię, pozycja dla dojrzałych jest... nie jest to komiks z ilością, jakąś dużą dawką, nie wiem, pornografii, to jest erotyka. Erotyka taka mocna, ona tutaj występuje kilka razy, więc miejcie to na uwadze, nie jest to prezent dla waszego 12-letniego siostrzeńca, czy coś takiego, broń Boże. Takie właśnie jest Half and Half z wydawnictwa Łaneko. Godzina 16 już się zbliża nieuchronnie, więc czas na pewne podsumowanie dzisiejszego odcinka. Omówiliśmy dzisiaj 4 pozycje, jedną książkową. Rozpoczęliśmy właśnie od pracy profesora Jerzego Szyłaka, Coś więcej, czegoś mniej, czyli poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie od 1832-2015 z wydawnictwa Instytut Kultury Popularnej. Przedstawiliśmy wam Radiant, tom pierwszy z wydawnictwa Okami. Jessica Jones alias, tom drugi z wydawnictwa Mucha Comics. Oraz Half and Half z wydawnictwa Łaneko. No cóż, życzymy wam na pewno wesołych świąt, bo jeszcze parę dni wolnego przed nami, przed wami. Zapraszamy oczywiście do tego, żeby znaleźć w tym czasie wolnym prosto z kadru na YouTube, na Facebooku. Na YouTubie udostępniamy audycje archiwalne, również dajemy coś od siebie, filmik, gdzie to wertujemy ten komiksy, że możecie też zobaczyć, jak to fizycznie wygląda dana publikacja. Zatem my zapraszamy was serdecznie, a tymczasem do usłyszenia. Żegna się z wami. Przepraszam, że ci wszedłem słowa, ale już się bałem, że zapomnisz. Dobrze, nie. No, żegna się z wami Wojciech Nelec oraz Filip Bąk.
odpocznijcie, udanej lektury i słyszymy się za tydzień w sobotę. Cześć. Bada boom, 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 bada bo